Zostawiamy wszystkie sprawy za sobą, jakiekolwiek one by nie były. Każdy przyszedł z jakiejś sytuacji, prawda, z jakimiś kwestiami. Pozwólmy, żeby nasz umysł uwolnił te wszystkie sprawy, żeby nie trzeba było myśleć. A więc skupiam swoją uwagę na tu i teraz. Zapraszam swoje myśli do sytuacji tutaj. W środku mojej głowy jest wewnętrzna przestrzeń, w której ja, świadomość, dusza, istnieję, będąc w tym ciele. Tworzę swój wewnętrzny klimat akceptacji, miłości, ciepła. Z taką wewnętrzną postawą moje myśli chętnie wracają do wewnątrz. Mój umysł czuje się zaopiekowany. Kocham swój umysł z tego powodu, że tak ciężko pracuje dla mnie, z takim oddaniem tworzy myśli, jakie sobie życzę. Okazuje swojemu umysłowi miłość, życzliwość, opiekuje się nim. Mój umysł, czując te uczucia, czuję się bezpieczny, pokorny i bardzo wdzięczny. Mój umysł pragnie tworzyć tylko takie myśli, jakie chcę. Tylko myśli korzyści, myśli dobra, spokojne i głębokie myśli. Mój umysł chce współdziałać ze mną. Z powodu wdzięczności za okazaną mu troskę. Mój umysł czuje, że nie będę go nadwyrężać i wykorzystywać do niepotrzebnych spraw.
marnotrawnych kwestii, czy złych kwestii. Ja, dusza, jestem jak matka dla swojego umysłu. Szanuję swój umysł i nie marnuję jego energii na niepotrzebne rzeczy. Mój umysł jest skupiony i wdzięczny. Pozwalam mu zanurzyć się w spokoju, ciszy i skupieniu. Mój umysł tak ciężko pracuje, stale i stale. On jest wart mojej opieki, mojego zainteresowania. Ja, dusza, kocham swój umysł. Świadomie poddaję mu tylko czyste i mądre tematy. Tak, by nie nadwyrężać go niepotrzebnie. Szanuję swój umysł, ponieważ jest tak mi wierny, lojalny. Ale mój umysł oczekuje ode mnie dojrzałości i odpowiedzialności. Ponieważ kiedy nie opiekuję się nim właściwie, on wpada w zamieszanie. Wchodzi pod wpływy i całkowicie czuje się bezużyteczny. Mój umysł oryginalnie był potężny. Kiedy uświadamiam to sobie, okazuję mu szacunek i pozwalam, by długo przebywał w ciszy, w introwersji, gdzie ponownie powraca jego wielkość, jego piękno. Doceniam swój umysł, ponieważ to ciche, czyste i potężne myśli unoszą mnie, duszę, ponad
poza ograniczenia. Unoszą mnie do świata światła, do mojego domu. I to dzięki tym myślom łączę się z Bogiem, z najwyższą duszą. A więc moje myśli są tak cenne. Kiedy są święte i czyste, mój wewnętrzny stan daje mi uczucie wzniosłości i dobroczynności. Moje myśli są połączone ze źródłem, z moim wiecznym rodzicem. I przez to niewidoczne łącze płynie światło i moc, która pozwala mi się zmieniać, przekształcać, powracać do swojej oryginalnej, prawdziwej formy, stanu. Ten wieczny związek mnie, duszy, z najwyższą duszą, z moim wiecznym rodzicem, odnawia mnie, wchłaniam wartości, którym jest ta najwyższa osobowość. I kiedy jestem napełniana ze źródła, i staję się czystą, wielką, jakościową duszą, prawdziwym ja, to dzięki swoim myślom mogę dzielić się tym doświadczeniem z całym światem. Jestem zanurzona w doświadczeniu światła i potęgi, miłości i czystości, która płynie od mego Stwórcy, która mnie wypełnia i pozwalam, by myśli napełnione tym doświadczeniem, tak jak fale, płynęły do całego świata. By płynęły do każdego, kto potrzebuje wsparcia, nadziei, kto potrzebuje siły, kto potrzebuje miłości i dobra. Ale tych uczuć
które otrzymuję od Boga. Tworzą mnie na nowo i płyną do innych dusz, do materii, do natury. Cały wszechświat jest wypełniony spokojem, miłością i dobrem. Jak bardzo jestem wdzięczna swoim myślom, swojemu umysłowi za to wielkie zadanie, w którym zaangażowałam swój umysł. Moja bliskość z tą najwyższą istotą przywołuje moje wspomnienia, mój wieczny związek z Nim, moje wieczne przynależenie do Niego. Ja, dusza, znalazłam tego, kogo zawsze kochałam. I doświadczając przynależenia, dzielę się tym uczuciem z każdym. Uświadamiam sobie, że każda ludzka dusza pragnie tylko tego związku, pomimo że szuka w różnych miejscach, to spełnienie otrzymuje tylko od jednego. Moje myśli stają się tak ciche, że mogę usłyszeć myśli Boga.